Cieszy nas to, że co roku nam wzrasta ilość wystawców. Może to też na skutek tego, że przez cały rok my jako bibliotekarze śledzimy ten rynek wydawniczy, jakie publikacje się ukazały, kogo warto ściągnąć na targi. I no, staramy się właśnie, dlatego te targi są organizowane przez miasto, aby tu cały czas zachęcać ludzi do jednak czytania książek, że książki z literatury pomorskiej i kaszubskiej są w stanie zainteresować czytelnika. I wydaje mi się, że to się nam udaje. Cieszy nas to, że coraz więcej też mamy autorów, którzy zjawiają się na targi książki, gdzie jest gościć, zaczyna literatura dziecięca. Tu też jesteśmy wdzięczni, że pani Wioletta Piasecka, której nazwisko już jest bardzo znane, co roku u nas gości. Cieszy nas to też, że wystawcy, którzy gościli na targach, chętnie wracają do Kościerzyny. Więc twierdzą, że te targi są potrzebne. Dlaczego? Bo każdy z wydawców może przyjrzeć się konkurencyjnemu wydawnictwu, popatrzeć, co kolega wydaje. Poza tym też staramy się ściągać tu naukowców, czyli nawiązujemy współpracę z uniwersytetami, gdzie tu naukowcy też do Kościerzyny przybywają, patrząc też, gdzie warto wydać i co. Staramy się tu też i zabawić dzieciaki, też promujemy język kaszubski. No, wydaje mi się, że ta impreza w dobie informatyzacji jest potrzebna, bo też pokazujemy, jak można w inny sposób też spędzić czas, jak można też i... Poza tym te targi są taką bardzo, bardzo fajną sprawą, że można sobie pogadać z autorem, można zdobyć autograf, zdobyć przede wszystkim tanią książkę i to jest cenne. Ponieważ były w czasach mówiono dawniejszych, kiedy były targi, były dni książki i pras. Oczywiście, kiedy ja nad tym myślałem, to uznałem, że należy zmienić tę sytuację i ponieważ regionalne treści są bardzo ważne i regiony, kwestia małych ojczyzn, więc w tym momencie uznałem, że należałoby stworzyć targi książki kaszubskiej i pomorskiej. I tak się zaczęło. 13 już targi książki kaszubskiej i pomorskiej istnieją. W całej Polsce raczej tego nie ma, bo nie dostrzegłem nigdy, nie usłyszałem o tym, że Wielkopolska, Małopolska czy na przykład Mazowsze mają targi książki Mazowsza, Małopolski i tak dalej. To są jedyne. Targi książki kaszubskiej i pomorskiej w Kościerzynie. Fakt, że to już 13. edycja dobrze świadczy o kondycji rynku wydawniczego pomorskiego, kaszubskiego? Bardzo dobrze, ponieważ 13. edycja, 13. w piątek. To jest najciekawsze. Także zderzają się dwie trzynastki, no i ta cała sytuacja związana z targami również rozwija się ciągle i ewoluuje. Kiedyś rozpoczynało się od kilku wydawnictw, obecnie mamy 35 wydawnictw tutaj. 35 wydawnictw to jest bardzo dużo. Ja nie wiem, chyba wszystkie niemalże wydawnictwa znaczące na Pomorzu i na Kaszubach tutaj biorą w tych targach udział. Co prawda nie zawsze pójdą książki, które chcą sprzedać, ale ludzie przeglądający te książki orientują się, jak wygląda cały obraz, pejzaż wydawniczy na Kaszubach i na Pomorzu.